Jerzy, ja z tobą dzień dobry, cześć, z kim rozmawiałeś? O, jeszcze... Naobiecywałem tych wywiadów. Sorry. No i trudno. Słuchaj. Zdążysz dzisiaj wyjść stąd? Dobra. Hubert jest młody, poczeka. Dobra, jedziemy. Czy ty zdążysz stąd dzisiaj wyjść? Myślę, że tak. Przed północą? Nie, no spokojnie, ale to jest wszystko dla was. To jest dla was, dla kibiców. Także ja tu jestem dla was. No właśnie bardziej chyba dla kibiców, bo miałam cię ładnie zapowiedzieć. Proszę bardzo. Oprócz tego, że obrońca ogólnie całej polskiej sceny MMA, nie tylko Freak Fightów, to co ostatnio poruszyliśmy, co Hubert poruszył w wywiadzie. Oprócz tego, że świetny Freak Fighter, legenda polskich Freak Fightów i legenda polskiego MMA, to jeszcze dodatkowo świetny stand-uper, Marcin Najman. No, czy ja wiem, no i do tego jeszcze pisarz. I do tego jeszcze pisarz, tak. Dzisiaj o 20 ruszyła sprzedaż mojej książki Ojciec Chrzestny Polskich Freak Fightów, więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego zjawiska, które w Polsce, no, szczyt popularności chyba przechodzi, no to zapraszam was do tego. Jest pre-order, czyli przedsprzedaż, gdzie można taką książkę zakupić taniej na stronie marcinnajman.pl. Te pierwsze zamówienia będą z osobistą dedykacją. Mam nadzieję, że ta książka przysporzy wam wiele takich wiele przyjemności z czytania. Okej, to co tam jest w tej książce, jakbyś mógł zdradzić po części? No na pewno kulisy walki tej pierwszej de facto freakfightowej w Polsce, czyli Najman Pudzianowski. Mhm. To była pierwsza walka freakfightowa w Polsce. No więc, ale to nie tylko to. No, ten walka z Don Patusem też od tej mojej strony. Jak wiecie, niedawno mój management de facto wygrał proces, no, z Fame MMA, więc dużo ciekawych takich zagadnień. Mam nadzieję, że po prostu będziecie, ale na luzie napisana, także myślę, że będziecie mogli z uśmiechem to przeczytać. Myślę, się tak uśmiecham, bo dla mnie to jest naprawdę fenomen, jak bardzo ty sobie tak hulasz emocjami widzów. Oni raz cię kochają, raz nienawidzą. No teraz chyba myślę, że znowu kochają. No, tak, ale mi się jest, tak, ale to jest niesamowite, bo ja też ich bardzo za to szanuję, bo tak dałem ciała w ostatniej walce, a oni znowu mnie chyba lubią. No i to jest bardzo miłe. Naprawdę wam bardzo dziękuję. To jest bardzo miłe, budujące. Ale nie zrobisz znowu nic, żeby przestali cię lubić? Zrobię wszystko, żeby walka zakończyła się przez knockout szybko i żeby zatrzeć to złe wrażenie z ostatniej walki. Okej, no to jeszcze wracając do walki z prezesem Jóźwiakiem. Jak to było? W sensie ten wasz knockout, w sensie ten knockout, no ważny, no to co się stało w... Knockout na tobie. Naprawdę ten cios był aż taki mocny, czy jak to wyglądało? Bo nadal wiadomo, jakie są spekulacje widzów. To był cios, który mnie odciął. Zawsze wiele razy słyszałem od znakomitych bokserów, że na brodę nie trzeba wcale mocno uderzyć, żeby znokautować. Ja tak to słuchałem, jednym uchem wpuszczałem, drugim wypuszczałem. Ale to okazało się prawdą, bo to wcale nie był żaden zabójczy cios, a okazał się w swoich skutkach dla mnie zabójczy, bo mnie wtedy odciął. I de facto Paweł już mógł w parterze zrobić robotę i walka została przerwana. Mam nadzieję, że to się już po prostu nigdy nie powtórzy. Po prostu. Okej, no to byłoby dobre, ale właśnie dzisiaj jeszcze kolejne osoby dopisały się do walki z tobą. Dawid Załęcki. No, ale to akurat... Don Diego też może. Nie, Don Diego też się zapisał. Nie. Chyba nie? Nie, Dawid Załęcki taką propozycję wystosował, natomiast to taka bardzo dla mnie nobilitująca propozycja i gdybym tylko się w dobry sposób zaprezentował na walce z Pawłem, to byłoby dla mnie wyzwanie. Musiałbym się preparować i dobrze przygotować, bo to na pewno wyzwanie. To jest no kawał zawodnika. Ale naprawdę uważasz, że mógłbyś kiedyś podjąć walkę z Dawidem Załęckim? Słuchaj, ja podejmowałem walki o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, walki z Pudzianowskim. Ja wiem, że ja mam 40, niedługo 4 lata. No właśnie, chodzi o to, czy ten wiek już nie gra i to rozbicie. Ja wiem, że, ale on jest jeszcze starszy ode mnie, tylko że to, co starałem się Kanielskiemu wytłumaczyć. Tu nie chodzi o wiek, tu chodzi o przebieg. A ja ten przebieg mam naprawdę bardzo duży. I to mnie de facto tak najbardziej doskwiera. Natomiast to by była nobilitacja i można by było spróbować. Wow, to jestem w szoku, ale w sumie pan Dawid powiedział, że on po prostu zobaczy, co mu włodarze powiedzą, no i czego przekonają. No właśnie o to chodzi, no prosta sprawa. No. Na pewno
żadnych złych emocji między nami nie ma. No ale właśnie w trakcie, jak wypadł pan Jacek Murański, pojawiło się wielu rywali dla ciebie. I pytanie, czy którymś z nich, na przykład właśnie Robert Burnejka, czy Nikola Milanowicz, dlaczego Roberta, nie? Bo nie wiem, czy to było na konferencji, bo mówię, wywiad tutaj robiliśmy. Nie, Nikola. Ale nie, dlaczego Roberta Burnejki, nie ma tej walki z Robertem? On wpierdala gdzieś te hamburgery, gdzieś te budki stawia teraz z hamburgerami, jeździ po Polsce i budy stawia z hamburgerami. To Bóg z nim pomaga gotować. Bąbel, poważnie? Ty w kooperacji mają? No podobno. Nie. Dobra jest, to już niech zostaną z Imchan, to kurwa już nie schudną. Nie ma takiej możliwości. Nie, ale serio pytam, to co, Robert odmówił tej walki, czy tam nie dogadaliście się kontaktowo? Nie, ja nic, ja uważam, że to jest wszystko jeszcze do zrobienia, no ale nie wszystko naraz, ja mam swoje lata i ja muszę jakieś też tempo mieć przystosowane do siebie, no. Okay. No nie będę walczył co tydzień, jak już wiek, no, co miesiąc, kurwa. On nie ma takiego przebiegu jak ja, on sobie na to może pozwolić. No ale wiek chyba macie podobny. Nie, on jest starszy. Nie, tak? proszę bardzo. Bardzo przepraszam, panie proszę Marcinie. Bardzo. On ma chyba ze 48, ja mam niedługo 44, także spokojnie. Serio? Spokojnie, tak. A to bardzo przepraszam. Nie, proszę wybaczyć. A spokojnie. Dobra, ale powiem się jeszcze jeden rywal. Kto? Kamil Łaszczyk i to raczej ty wyzywałeś go. Krasnalogrodowy, no kurwa, no niech przyjeżdża, dawaj, niech nabierze całą bandę tych krasnali, kurwa. Tak, no. Tak? Ciekawe starcie. Najman kontra zgraja krasnali ogrodowych. Bardzo fajne zestawienie. A czy nie jest to lekko nieetyczne? Jest, ale jeszcze bardziej nieetyczne jest to, co mówił Łaszczyk. No dobra, ale nie, ale tak na poważnie. Ja mówię poważnie. Leszczyk jest bardzo nieetyczny, bo nigdy w życiu temu człowiekowi nic nie zrobiłem. Nigdy nic złego na niego nie powiedziałem. Jedne, co mu zrobiłem, to na prośbę jego menadżera Jurka Mazura zorganizowałem mu walkę. Zapłaciłem za garze rywala, za garze Łaszczyka, pomimo tego, że to nie był żaden ze mną związany kontraktem zawodnik. I po kilku latach dostałem podziękowanie, czyli wiązankę bluzgów w swoim kierunku. No kurwa, pięknie, no. A dziwić na przykład też to, że oni teraz po walce z Ferrari, mimo tego, że już no chyba normalnie rozmawiali za kulisami i tak dalej, w sensie na wywiadach, to, że nadal jednak gdzieś tam cisną się? A raczej w sumie głównie Kamil, ostatnio wywiadzie dla Sixpacka, trochę w stronę Ferrariego pocisnął? On próbuje jakby wbić się już w ten biznes na stałe. Tyle, że to jest prosty, prymitywny chłopak. No nie wiem, na ile paliwa mu starczy. Okej. Okay. A to właśnie pytanie, czy na przykład walka z Kamilem to mogłaby być twoja ostatnia walka, czy ty w ogóle... Nie z Kamilem. To musiałoby takich paru być krasnali. To ze czterech takich. To kogo jeszcze może Kamil sobie dobrać? Nie wiem, no niech weźmie kolegów z ogródka, no. Nie, dobra, a na przykład z samym Kamilem? Z kim? Z samym Kamilem? Nie, z jednym krasnalem nie. Nie? Ani w boksie, ani w K1, ani w MMA? Nie. W MMA to w sumie byłoby ciężko. Nie, no dajcie spokój. No nie. No dobra, ale tak serio, a na przykład jaka będzie ostatnia walka Marcina Najmana? Nie mówię kiedy, bo kiedyś to już było. A ja było, nie było. Wiem, już w ogóle nawet nie myślę o tym, bo to kiedy będzie ostatnia, to kto to wie? No, raczej ty. Nie, ja nie wiem, bo ja już wiele razy miałem mieć ostatnią. Nie wiem. A właśnie ten boksdel, ten sparring z boksdelem, on będzie tylko 20 marca, czy... Tak, 20 marca czekam na Bąbla w Częstochowie. Tak, to wszystko się zgadza, jestem gotowy, zwarty i gotowy. Pierwszy wolny termin mu dałem, także mam nadzieję, że Bąbel i jego brzuch przyjadą. Ale transmisji z tego żadnej nie będzie nigdzie. Słucham? Transmisji z tego żadnej dlaczego? Nigdzie nie będzie. No bo dlaczego? To nie było tak, że miało być to nie nagrywane? Dlaczego? No to po co? To potem Bąbel będzie pierdolił bzdury jakieś. No nie wiem, właśnie nie wiem. Kurwa, no. Nie, musi to być zarejestrowane. Dobra, a że na przykład widzisz szansę jeszcze na swój powrót do fejmu, czy raczej nie? Ale po co? No tam jest jednak, no bo Bąbel. No tam jest Bąbel, a no to niech Bąbel przyjdzie do Heiliga. Z szacunkiem, Michaś, no ale raczej no to, on nie przejdzie no tutaj. Chociaż w sumie federacje. A dlaczego nie? Niech się federacje dogadają i niech Bąbel tu wbija. No dobra, to kogo jeszcze z tej listy ty byś chciał? Nie wiem, to wy bardziej jakby kreujcie to, bo ja to się tam dostosuję. Dobrze, Marcin, kiedy my się widzimy w SFC? No mam nadzieję, że w tym tygodniu już nie dam rady, wiesz? Dzisiaj byłem, trenowałem dzisiaj, jutro wrzucę nagrywki krótkie z treningu. A z kim trenujesz tam? Z Jackiem Rumiakiem cię trenowałem. Okay. Zresztą Jacka bym tutaj zaprosił. No nie ma go, to później. Będziecie mogli sobie z Jackiem również na ten temat porozmawiać. Dobra, no to my się spotkamy pewnie w SFC w przyszłym tygodniu. Nie ma sprawy. Dobry klub. Pa, pa. Dzięki. Do przyjęcia. Pa.